Lubisz jakiś dialog z Róży? Nie. A z Kaczwawy? A widzisz, no. Witamy w drugim programie Ilustrowany Magazyn Wężowy, czyli mówimy o całym polskim kinie i w ogóle o polskim kinie. W sumie to jedno i to samo. Zachęcamy Was do odkrywania nieprzeglądanego, tajemniczego świata polskiego kina i staramy się być troszeczkę Waszymi przewodnikami. Nieustająco przypominamy o wstępowaniu do naszej Wężowej Akademii. Jeśli coś aktywnie robicie w kulturze, nagrody wężemałpa@gmail.com. Piszcie do nas i stańcie się jednym z nas, z wężowców. No a teraz, co w tym tygodniu w kinie? Tak zaczynam? Na DVD jeszcze też nic nowego polskiego w styczniu się nie ukazało, ale ja chciałem o czymś specjalnie, ponieważ są takie filmy, które nam umykają w Wężach. To znaczy, ich producenci chyba są do tego stopnia świadomi, że to zło, to co zrobili, że w ogóle nie wpuszczają tego do kin, tylko na DVD od razu. No to jest sytuacja, która ma miejsce tak naprawdę na całym świecie. Tak, ale u nas rzadko, ale u nas stosunkowo rzadko. W Polsce wydaje mi się, że najczęściej to jest efekt tego, że film napotyka jakieś problemy produkcyjne i po prostu kiedy jest już ewentualnie gotowy do wypuszczenia, to po prostu jest już nieaktualny. No nie, ale kupa filmów w 2012 weszła takich pułkowników. Weszła kupa filmów, które nie powinny wchodzić i nawet nie chce mi się o nich rozmawiać. Dwa filmy, które nie weszły. Obaj jeszcze są chyba koprodukcjami, z tego co zrozumiałem. Wars of Dark. Tak. Jak tam Ania Przybylska i ktoś tam nocą po Warszawie jeżdżą. I... O Ani dzisiaj jeszcze będzie, o Ani jeszcze dzisiaj będzie. W ogóle Ani, jeśli oglądasz nas, to zapraszamy tutaj, my jesteśmy fanami i fankami. Tak, tak. Więc Wars of Dark to pierwsza, a drugi Limuzyna. Oba w zasadzie są podobne, że jeździ to coś tam nocą po Warszawie. Sir? To the Marriott? No, no. To the Bristol. W jednym brakuje Sophia Lambert, drugi wyreżyserował jakiś reżyser znany za granicą. Ja się w ogóle zastanawiam, jak operator. Można uznać, że interesującym pomysłem jest jeżdżenie nocą samochodem po Warszawie. Ale tam, jeśli w tym samochodzie jest Agnieszka Grochowska albo Ania Przybylska, to może być interesujące. Przynajmniej tak się pewnie to wydawało na poziomie scenariusza czy początku zdjęć. A wyszło jak zwykle? A wyszło... Jeśli te filmy nie mają szans na Węże, ale my o nich pamiętamy, my będziemy o nich mówić. Gdzieś tam kiedyś może staną się głównym bohaterami któregoś z naszych odcinków, bo są to tak złe filmy, że nie można o nich zapomnieć. Po prostu... Naprawdę warto. Ale to już jest świetna rekomendacja, dlatego że są filmy złe, o których chce się zapomnieć jak najszybciej, tak. I takie, o których zapomnieć nie można. Tak. I o tych głównie tu rozmawiamy w tym programie. Brakuje nam dystansu, co mają Czesi, i poczucia humoru. I jeżeli naprawdę robimy zły film, to go zróbmy konsekwentnie do końca i zróbmy zły film. Bo zły film nie ma nic złego. Nie ma nic złego. Wybrałam film R.H. Chciały zbyt wiele. Ktoś z nich ma bardzo rzadką grupę. AB RH minus. Jak chcesz ich zatrzymać? Pokaż twarz.